dniach od 13 do 15 maja w Toronto odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja Quo Vadis, spotkanie młodych liderów polonijnych z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy. Zapraszam na sprawozdanie. W konferencji, której uroczyste otwarcie miało miejsce w Hart House na terenie Uniwersytetu Torontońskiego, wzięło udział 208 delegatów z 16 krajów. Młodzież z Kanady i USA, a także m.in. z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Węgier, Anglii, Irlandii, Niemiec, Belgii czy Szwecji. Organizatorami Quo Vadis 3, podobnie jak dwóch poprzednich konferencji, byli młodzi profesjonaliści polskiego pochodzenia, Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie i Stowarzyszenie Polskich Studentów na Uniwersytecie Torontońskim. Podczas otwarcia władze Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Sławomir Nowak, przebywający wówczas w Kanadzie minister rolnictwa Marek Sawicki, ambasador Zenon Kosiniak-Kamysz, konsul generalny w Toronto Marek Ciesielczuk i prezes Stowarzyszenia Polskich Pracodawców Andrzej Malinowski. Ze strony kanadyjskiej obecni byli minister obywatelstwa, wielokulturowości i imigracji Jason Kenney oraz posłowie federalni Władysław Lizoń i Phil Coleman oraz były poseł Jesse Fliss. W ceremonii otwarcia prowadzonej przez Karolinę Wariniankowską, wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Młodych Profesjonalistów Kitchener, uczestniczyli także członkowie Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, prezes Teresa Berezowska i wiceprezes do spraw młodzieży Jerzy Barycki, przewodnicząca Rady Kongresu Krystyna Reitmeier, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do spraw polskich Bożena Kamińska, kierująca Wydziałem Polonistyki na Uniwersytecie Torontońskim profesor Tamara Trojanowska oraz przedstawiciele polonijnych organizacji weterańskich i społecznych. W spotkaniu towarzyszyły wystawy przedstawiające działalność organizacji polonijnych, a także po raz pierwszy zaprezentowano ekspozycję poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie z okazji setnej rocznicy przyznania jej Nagrody Nobla. Na początku uroczystości organizatorzy konferencji w dowód wdzięczności za udzielone wsparcie wręczyli pamiątkowe nagrody ambasadorowi Kosiniakowi Kamyszowi i ministrowi Kenemu, który odebrał też dyplom dla ambasadora Kanady w Polsce Daniela Costello. W okolicznościowych przemówieniach goście honorowi zachęcali m.in. do zacieśniania więzi z Polską i korzystania z coraz szerszych możliwości wymiany myśli naukowej i współpracy gospodarczej. Doceniano również zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz Polonii w krajach ich zamieszkania. Kontynuacja istnienia organizacji polonijnych, jak i nawiązywanie bliskich kontaktów z Polską były jednym z pytań, jakie zadawano sobie w czasie konferencji Quo Vadis 3. O celach tegorocznego spotkania w swym wystąpieniu mówiła członkini obu organizacji studenckich Natalia Kusendowa, która wraz z Marcinem Grządką, szefem Stowarzyszenia Młodych Profesjonalistów, współprzewodniczyła komitetowi organizacyjnemu konferencji. W tym roku hasłem przewodnim konferencji są tak zwane Tools for Success, czyli tłumacząc dosłownie, narzędzia do osiągnięcia sukcesu. Celem tej konferencji, tak jak wcześniejszych z tej serii, jest wezwanie do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie Quo Vadis? Dokąd dążymy? Dokąd dążymy nie tylko jako osoby indywidualne w życiu prywatnym i zawodowym, ale również jako młode pokolenie polonijne, które ma przed sobą wyjątkowe wyzwania. Wyzwania te nie są jednakowe dla nas wszystkich. Część z nas należy do nowej emigracji europejskiej. Emigracja, która charakteryzuje się dużą liczbą osób wychowanych i wykształconych w Polsce. Ci ludzie, czyli wy, drodzy delegaci z Europy, kształtują tamtejszą Polonię poprzez różnego rodzaju działalność społeczną i biznesową. Ci ludzie tworzą nową Polonię europejską. Sytuacja inaczej wygląda w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatnia fala imigracji odbyła się około 20 lat temu. To nasi rodzice i dziadkowie tworzyli Polonię powojenną i solidarnościową. Jednak polska imigracja do Ameryki Północnej się praktycznie zakończyła. To na nas, dzieciach tych, którzy stworzyli mocną Polonię kanadyjską i amerykańską, spoczywa odpowiedzialność dalszego rozwoju naszej polskiej społeczności. Po zakończeniu konferencji zaprosiliśmy oboje współprzewodniczących do studia, aby przedstawili Państwu kilka szczegółów na temat programu Quo Vadis 3.
Z naszymi gośćmi rozmawia Anna Łabieniec. Autorami fotografii ilustrujących rozmowę są Jerry Grządka i Maciej Chryniewicki, zaś materiał wideo zrealizował Marcin Lewandowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzieliśmy przed chwilą materiał z rozpoczęcia konferencji Quo Vadis. Gościmy dzisiaj w studiu Natalię Kusendową i Marcina Grządkę, szefów tej konferencji. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Jaki był przebieg konferencji? Jaki był jej program? Może zacznę od tego, że przed samą konferencją odbył się dwudniowy zjazd integracyjny delegatów z Europy oraz organizatorów konferencji. Odbył się wyjazd nad wodospad Niagara, jak i również wizyta winiarni, która właśnie rozpoczęła bardzo wesoło tą integrację. A na drugi dzień, w piątek rano, odbyła się wycieczka turystyczna przez miasto Toronto. No i później wszyscy już z niecierpliwością czekali na otwarcie konferencji. Także właśnie 2 dni mieliśmy bardzo fajnej integracji z delegatami z Europy. Po oficjalnym otwarciu konferencji Quo Vadis w Hard House na Uniwersytecie Torontońskim konsul generalny RP Marek Ciesielczuk zaprosił wszystkich delegatów konferencji, jak i gości z Polski i gości z Kanady na oficjalne przywitanie i poczęstunek w konsulacie RP w Toronto. W przyjemnej atmosferze delegaci konferencji, jak i goście nasi lokalni i specjalni goście z Polski mieli okazję, aby ze sobą porozmawiać, wymienić się punktami widzenia Młodej Polonii oraz dokąd dążymy. Na czym upłynęły 2 dni, sobota i niedziela, tej właściwej, zasadniczej konferencji? Tradycyjnie, tak jak w poprzednich edycjach konferencji Quo Vadis, 2 dni nam upłynęły na panelach dyskusyjnych. W tym roku hasłem przewodnim konferencji było Tools for Success, tak zwane narzędzia do osiągnięcia sukcesu. No i właśnie nasze panele dyskusyjne były związane z tą tematyką. Konferencja rozpoczęła się pierwszym panelem w sobotę rano, który tematyką wiązał się współpracą z Polską. Na panelu wystąpili sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta Sławomir Nowak, ambasador Polski do Kanady Zenon Kosiniak-Kamysz, jak i Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP i oczywiście Magdalena Mazur, koordynatorka programu Stowarzyszenia Szkoł Liderów. Ogólna rozmowa nawiązywała temat do współpracy Młodej Polonii z Polską. Tutaj jest program Szkoła Liderów, który już trwa przez 2 lata. Kolejny jest, w jaki sposób Młoda Polonia może rozwijać swoje zawody i pracować w Polsce, jeśli tego oczekują. I w jaki sposób Polska jako rząd dba o Polonię na całym świecie. Następny panel był poświęcony tematowi wielokulturowości, jak i również skutecznemu zarządzaniu organizacjami. Moderatorem tego panelu był Dominik Roszak, asystent ministra wielokulturowości i obywatelstwa Jasona Kenney. Gośćmi panelu byli dr Joanna Lustański, prezes Canadian Polish Research Institute, jak i również Neil Desai, specjalista od programu i komunikacji na Uniwersytecie Torontońskim. No i oczywiście Tony Mieli, prezydent Canadian-Italian Business and Professionals Association. Każdy z gości poruszył pewien aspekt związany z wielokulturowością. Dr Joanna Lustański poruszyła właśnie temat Polonii, historię i rozwój, jak i również nam przedstawiła pewne statystyki związane z Polonią i jak się odnosi właśnie do kultury polskiej, do języka polskiego. Też podkreśliła różnicę pomiędzy pierwszą generacją imigrantów tutaj w Kanadzie, jak i również drugą i trzecią. Neil Desai mówił o tendencji zmiany polityki rządu kanadyjskiego z aspektu wielokulturowości do aspektu pluralizmu, czyli o próbę i dążenie do zintegrowania właśnie tych różnych grup etnicznych, które są tutaj w Kanadzie, w jedno społeczeństwo kanadyjskie. Tony Mieli przedstawił swoją organizację włoską, która odniosła wielki sukces. No i właśnie opowiedział nam, jak wykorzystał swój język ojczysty i kulturę do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Monika Wyżykowska, główna osoba odpowiedzialna za zbieranie funduszy na konferencję Quo Vadis, przedstawiła temat bardzo ważny organizacjom społecznym, w jaki sposób zbierać fundusze. Pierwszym mówcą był Jerzy Barycki, prezydent Polish Canadian Business and Professionals Association of Windsor, który przedstawił projekt Polonia Park. To jest projekt, który Polonia w Windsor przez 30 lat już z niego korzysta. Monika Starczuk, co-founder of Polish Initiative of Chicago,
Powiedziała nam na temat, w jaki sposób organizacje polskie i społeczne zbierają fundusze w Stanach Zjednoczonych. Maciej Bator, prezes Stowarzyszenia Migracji Polskiej, opowiedział nam, w jaki sposób konferencja Quo Vadis współpracowała z Senatem, aby sponsorować 50 delegatów z Europy na przybycie do konferencji, w jaki sposób organizacje polonijne na całym świecie mogą starać się o fundusze na działanie polonijne społeczne w swoim kraju. Ostatnim mówcą był Borys Wrześniewski, bardzo znana osoba w Polonii kanadyjskiej, który odnosił się do tematu filantropii. Co motywuje sponsorów, aby dołączali się do pracy charytatywnej i do działania społecznego? Następne spotkanie odbyło się w nieco wyjątkowym miejscu, albowiem na statku Mariposa Cruises, na którym wypowiadał się nasz honorowy doradca, profesor Walter Perchau, który mówił na temat budowania wizji Polonii przyszłości, jakie przed nami stoją wyzwania, jak powinniśmy zorganizować swój plan działania, no i ważność jedności właśnie młodej Polonii, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem i osiągnęli wspólne cele. W ostatni dzień konferencji w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Toronto mieliśmy okazję wysłuchać pułkownika doktora Dariusza Dachowicza, byłego dowódcę Sił Specjalnych Wojska Polskiego. Pułkownik Dachowicz przedstawił nam wizję swoich wielu lat doświadczenia, w jaki sposób organizować zespoły, w jaki sposób określać cel i w jak najbardziej efektywnie osiągać sukces. Program konferencji zamknął John Kinnery, specjalista od kształtowania osobowości, który mówił, jak wizerunek lidera i jego osobowość wpływa na sukces organizacji, w której działa. Czy dyskusjom panelowym towarzyszyły jeszcze inne zajęcia o charakterze informacyjnym czy szkoleniowym? Tak, oczywiście. Już kolejny rok robimy Expo, Quo Vadis Expo, gdzie przedstawiamy organizacje, czyli wizerunek młodej Polonii w Kanadzie. To są organizacje studenckie, społeczne, młodych profesjonalistów, jak i gości organizacji z różnych krajów, którzy przybyli na konferencję. Też zaprosiliśmy na Expo przedstawicieli organizacji polonijnych oraz sponsorów, którzy wspierali konferencję Quo Vadis 3. Zrelacjonowaliście nam tutaj przebogaty program tych kilku dni konferencyjnych. Mnie się nasuwa takie pytanie, jakie są wasze osobiste wrażenia, wasze osobiste odczucia po właśnie tej konferencji Quo Vadis? No, ze strony organizatorów jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu konferencji i mamy nadzieję, że każdy z uczestników wyniósł właśnie coś pozytywnego. No i osobiście mam nadzieję, że wiedza i entuzjazm, który tutaj zrodził się w Toronto, przekształci się w coś większego, że każdy z delegatów wróci do swoich krajów i rozpocznie jakąś pracę w swojej lokalnej Polonii na rzecz pracy społecznej czy innych inicjatyw. Podczas konferencji Quo Vadis 3 doświadczyliśmy, że Polonia zmienia swój kształt. Jest jedno słowo Polonia, które określa wszystkich 20 milionów Polaków, którzy mieszkają za granicą, aczkolwiek te grupy są całkiem podzielone, ponieważ pomiędzy nami widzimy różnice etniczne, chociaż mamy ten sam background, jak się mówi po angielsku, ale każdy z nas pochodzi i w kraju, w którym mieszkamy, ma wpływ na nas. Jeśli w Kanadzie jesteśmy ponad 20 lat, w Europie jest emigracja o wiele młodsza, jest tendencja do powracania do swoich korzeni, do nawiązywania kontaktów z Polską, do dowiadywania się na temat swojej własnej tożsamości, co buduje osobę i buduje nas jako obywateli w Kanadzie. Konferencja zakończyła się chęcią współpracy międzynarodowej młodych liderów polonijnych, która ma mocną siłę i jest w stanie osiągnąć to, co inne grupy etniczne na całym świecie w podobny sposób robią. Konferencja także zdecydowała, że Quo Vadis 4 będzie zorganizowane w mieście Nowym Jorku. Do wielu gratulacji, które z pewnością odebraliście po konferencji, chciałem również dołożyć moje gratulacje. Dziękuję wam bardzo. Jestem pełna uznania dla tego wielkiego trudu, który włożyliście na pewno w przygotowanie konferencji. Bardzo to jest budujące, że już ona się trzeci raz odbyła, że planujecie kolejną konferencję za rok w Nowym Jorku. No, życzę wam wielu sukcesów w rozwoju na pewno i również, żeby was zupełnie opuścił. To najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Nazywam się Weronika Gryszel, pochodzę z Białorusi, a obecnie studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na studiach doktoranckich. Przyjechałam na Quo Vadis i jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tu, bo to niesamowita możliwość poznania przede wszystkim nowych ludzi, zbudowania networkingu pomiędzy Polonią Zachodnią, Wschodnią, Polonią Amerykańską i Kanadyjską, budowania nowych projektów, to zniesienia tej ściany, która była pomiędzy nami i możliwość współpracy. Przede wszystkim chciałbym pogratulować organizatorom konferencji Quo Vadis 3. I podziękować za to, że w tym roku udało się na ich zaproszenie przysłać z Europy 50 delegatów, którzy wzięli udział w konferencji. Naprawdę jestem zachwycony sposobem, w jaki organizatorzy podeszli do konferencji oraz tego, w jaki sposób była ona zorganizowana. Mam nadzieję, że nie jest to tylko projekt, który kończy się dzisiaj, ale tak naprawdę jest to początek współpracy między młodymi liderami polonijnymi z terenu Europy oraz Ameryki Północnej. Spotkanie z kolegami z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki było doświadczeniem no, niemalże egzotycznym i o tyle niezwykłym, że przekonaliśmy się, że wszyscy mamy podobne problemy, podobne trudności. Co więcej, znamy właściwie ze względu na podobne pochodzenie polskie, znamy te same piosenki, w ten sposób się bawimy i właściwie wiele spraw nas łączy. No, przyjechałem tutaj na konferencję Quo Vadis i jestem naprawdę, naprawdę pozytywnie zaskoczony. Spełniła w największym stopniu moje oczekiwania. Była możliwość wymiany doświadczeń, jak i nauki od właśnie naszych kanadyjskich, amerykańskich kolegów. I no, wspaniałe doświadczenie, szczególnie możliwość rozmowy ze studentami tutaj, wymiany poglądów, zobaczenia, jak tutaj ta Polonia się organizuje i przeniesienie tych doświadczeń do nas w Europie wydaje się czymś naprawdę bezcennym i czymś naprawdę wspaniałym. Przybywszy do Litwy, będę mógł wykorzystać wiadomości, które zdobyłem tu na konferencji. Czyli jak my pisaliśmy projekty tylko w Unii Europejskiej, to teraz będziemy mogli działać za granicą, czyli za Atlantykiem. I myślę, że temu pomogą również te kontakty, które nawiązałem tutaj. Ja osobiście biorę z tej konferencji jeden bardzo ważną naukę wyciągnąłem. Jak mam być liderem u siebie w Szwajcarii? Jak mam pokazywać, gdzie mamy się rozwijać i gdzie mamy w przyszłości iść? I jak budować działanie globalne ze wszystkimi organizacjami Młodej Polonii na całym świecie? Widać, że są zmiany w naszej Młodej Polonii i z tego powodu właśnie wydaje mi się, że taka konferencja Quo Vadis jest bardzo korzystna dla nas, dla młodzieży, żebyśmy się spotykali i wspólnie wspierali te nasze inicjatywy, będąc może w Hamiltonie albo w Szwecji, gdziekolwiek. Wspieramy się i z tego powodu właśnie rośniemy i stajemy się bardziej silni.